Siema, siemano. Jak tam sytuacja z wodą? U nas o tej porze, jak nigdy, łąki są pozalewane. Dosłownie jezioro stoi. Z jednej strony można się cieszyć, bo tyle wody to już dawno nie było. A z drugiej, no zobaczymy, co przyniesie wiosna. Będzie suchy marzec, suchy kwiecień, to woda zejdzie. Słupki, tego nikt nie ruszy. No nic, idziemy dalej. Mamy dzisiaj 2 stycznia, więc wybrałem się na spacer. Pochodzimy, popatrzymy. Może rowy by były czyszczone, też by była inna sytuacja, tak? No cóż, u nas czyszczą raz na 5 albo więcej, 7 lat. A spółkę się płaci co roku i to nie małe pieniążki. Krety mają się dobrze, ale za dużo nie ma na razie. Na wiosnę nie będzie co rozwalać. No, tylko jelejne za stoiska. No. Normalnie jak na bagnie. O, widzę u sąsiada już dziki zaczynają działać. Dobra, na razie to.